pytanie, na które bardzo trudno odpowiedzieć, a na pewno bardzo trudno odpowiedzieć jednym zdaniem, to zależy też od momentu w moim życiu. Myślę, że jestem pisarką, może to jest pierwsza moja identyfikacja, ale też niewątpliwie jestem kobietą, córką, wdową. I pewnie jeszcze kolejne można by dodawać czynniki, ewentualnie ubarwiać je przymiotnikami. Myślę, że moje książki opowiadają moją historię i że gdybyście Państwo zechcieli poświęcić uwagę którejś z moich książek albo kilku, to tam ta historia mojej tożsamości jest opisana. Mogłabym też powiedzieć, teraz przypomniała mi się tożsamość, mogłabym też powiedzieć, że jestem polską Żydówką i w tej sprawie napisałam rodzinną historię lęku, ale o tym też mówią inne moje książki, wiele moich książek próbuje właśnie rozwiązać ten węzeł, czy też dylemat tożsamości polegający na tym, że moja mama jest Żydówką, o czym ja nie wiedziałam, mój ojciec jest Polakiem, no i z tego właśnie polsko-żydowskiego splotu ja i myślę, że moje pisanie również. Satysfakcjonuje Panią taką odpowiedź. Na początek. A czym jest dla Pani pisanie? Kolejne pytanie z natury bardzo, bardzo ogólny. Ja wiedziałam, że będę pisać bardzo wcześnie, chyba dlatego, że jako dziecko byłam bardzo nieśmiała i w ogóle nie potrafiłam komunikować się słowem mówionym. I kiedy nauczyłam się pisać, a było to wcześnie, właściwie posługiwałam się słowem pisanym, listami, czyli w ten sposób potrafiłam wyrażać własne uczucia i uważałam, że to będzie mój jedyny sposób komunikacji ze światem. Potem w miarę upływu lat nauczyłam się również posługiwać słowem mówionym. W tej chwili nie mam z tym większego problemu, ale myślę, że najważniejsze jest dla mnie słowo napisane i zapisane. I to jest mój sposób porozumiewania się z innymi ludźmi i ze światem. I sposób wyrażania siebie. Kiedy byłam bardzo młoda, wydawało mi się, że słowo jest wszechmocne i wszechwładne i że słowem, posiadając umiejętność składania słów, jestem w stanie wszystko wyrazić. Brakło mi wówczas pokory, muszę powiedzieć. I pamiętam taką rozmowę z Marią Kuncewiczową, pisarką, którą zapewne Państwo wszyscy znacie. Ona była już bardzo dojrzałą kobietą, pisarką. Ja byłam bardzo młoda, kiedy się z nią zaprzyjaźniłam. Działo się to w Kazimierzu nad Wisłą. Prowadziliśmy bardzo wiele rozmów i pamiętam właśnie to, kiedy mówiłam jej, że słowo jest wszechwładne, a ona ze swojej dojrzałej strony życia, z tej drugiej strony, mówiła, że to nie jest takie proste i że wielokrotnie stawała wobec słów bezradna, na przykład wtedy, kiedy doświadczała utraty, na przykład wtedy, kiedy pisała jedną z piękniejszych dla mnie swoich książek, a mianowicie Listy do Jerzego, książka, która powstała po śmierci jej męża i która była rozmową właśnie ze zmarłym. Czyli pisanie jako sposób komunikacji, pisanie jako powierzanie siebie i swoich spraw innym ludziom i pisanie, im dalej idę w życie, jest dla mnie coraz trudniejsze i mam wrażenie, że to jest wielki mozuł. Czyli to się zmieniło. Tak nie wydawało mi się jeszcze 20 lat temu, natomiast dzisiaj tak mi się wydaje. I zawsze zachwyca mnie
sposób, w jaki moje książki są czytane, to znaczy zadziwia może mnie to, że one bywają czytane w tak różny sposób, co sprawia, że tak jakbym napisała ileś różnych książek, ponieważ Państwo czytacie je sobą, swoim doświadczeniem, swoim losem, swoimi oczami i to są inne książki, dlatego że one, jak sądzę, a wiem to, ponieważ sama czytam różne książki i ich interpretacja bywa inna od innych, czytacie je sobą i tym, jakiego własnego w Was doświadczenia dotykają sprawy, o których ja piszę. I myślę, że to jest wspaniałe, że mamy tylu pisarzy, mamy tyle książek i każdy potrafi przejrzeć się w tych swoich ulubionych. Pani, proszę. Proszę. A jak Pani pisze? Czy długopisem, czy biurem, czy na komputerze, czy dziękuję Pani komuś? Wie Pan, to pytanie ja bardzo lubię i ponieważ w ogóle mnie to ciekawi, jak pisarze piszą i pytam o to bardzo wiele osób. Otóż pierwsze pomysły, pierwsze notatki, pierwsze słowa zawsze piórem na papierze. I w ogóle pióra to są moje ulubione, jedne z moich ulubionych przedmiotów. Nie używam długopisu, ponieważ długopis wydaje mi się jakiś tak bezosobowy i tak... Długopis nie. Tylko pióra i także ołówki. Kolekcjonuję ołówki. Jeśli ktoś chce mi zrobić przyjemność, to wystarczy podarować ołówek za 2 złote. Jestem przeszczęśliwa. Więc i ołówkiem, i piórem robię pierwsze notatki, pierwsze szkice. Oczywiście potem to wszystko kończy na ekranie komputera, ale też to, co już jest napisane na komputerze, ja drukuję i znowu poprawiam piórem i ołówkiem. I dopisuję, i przepisuję, i zmieniam. Czyli bardzo ważny jest taki fizyczny związek z papierem. Mam wrażenie, że słowa z głowy przez rękę na papier przelewają się inaczej niż te, które są zapisywane klawiatura, ekran. Ja mam takie wrażenie, ale zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo staroświeckie i oczywiście każdy robi tak, jak jest mu łatwiej i wygodniej. Można, tak? Właśnie Pani wspomniała, że była nieśmiałym dzieckiem i miała problem z komunikowaniem się. Kiedy nastąpił ten przełom, to Pani jednak się przełamała i zaczęła porozmawiać z ludźmi, nie mając tremy, no bo ja to rozumiem, bo ja sama byłam w podobnej sytuacji. Wie Pani, że mówiąc szczerze, to ja chyba nawet nie pamiętam tego momentu, ale mogę sobie spróbować to przypomnieć. Jeszcze na studiach sprawiało mi to wielką trudność. I potem był taki etap, kiedy zaczęłam pracować z moimi bohaterami. Na przykład, kiedy pisałam drugą czy trzecią książkę, powiedzmy książkę o Izaaku Bashevisie Singerze, czyli książkę o żydowskim pisarzu nobliście, którego strasznie chciałam spotkać i już miałam bilet do Ameryki po to, żeby tam pojechać, kiedy przyszła wiadomość o jego śmierci. I właściwie świat się zawalił, książka stanęła pod wielkim znakiem zapytania, no ale ponieważ ja lubię wyzwania, stwierdziłam, że to nie może przekreślić tak wspaniałego pomysłu napisania książki o Izaaku Bashevisie Singerze, więc pojechałam do Ameryki i spróbowałam znaleźć świadków jego życia, czyli ludzi, którzy go znali, albo jeszcze z Polski z lat 30., on wyjechał w 35 roku, albo z późniejszych czasów z Ameryki. I pamiętam, że wówczas rozmawiałam z bardzo wieloma ludźmi. I teraz rozmowa z jedną osobą nie jest taka trudna. Natomiast dużo trudniejsza jest rozmowa z kilkudziesięcioma osobami na sali, dlatego że wtedy trema jest większa i wydaje się, że to jest w ogóle niemożliwe do pokonania. I nie było takiego chyba jednego momentu, a może ja się nigdy nad tym nie zastanowiłam. W każdym razie potem, kiedy zaczęłam jeździć na pierwsze, kolejne spotkania autorskie, na przykład przy właśnie okazji książki o Singerze, która później wyszła, i kolejnych,
to przestało mi sprawiać trudność, co więcej, to mi sprawia wielką przyjemność, dlatego że widzę wtedy, w jaki sposób moje książki są czytane i odbierane i dzięki pytaniom mogę czegoś od Państwa się też dowiedzieć. Czyli to jest to, co robię też w rozmowie z bohaterami, czy też w momencie, kiedy szukam źródeł, czy szukam ludzi, którzy o moim bohaterze, czy o sprawach, które dotyczą książki, mogą mi opowiedzieć. I taka rozmowa z człowiekiem jest chyba najważniejszym i najciekawszym elementem tej pracy, pracy związanej z książkami biograficznymi. Nie takich jak, nie wiem, Ćwiczenia z utraty, które pisałam jakby ze środka i nikt z zewnątrz tutaj nie był mi potrzebny. Czyli nie wiem, co mnie ośmieliło, ale jakoś tak się... Wie pani, nie wiem, także na przykład ja bardzo lubię nagrywać radiowe audycje. Chociaż jestem ja, dziennikarz i mikrofon, ale poczucie, że słucha tego kilkaset albo więcej osób, sprawia, że to jest wyzwanie. Może ja lubię wyzwania i coś takiego, jakieś takie działanie na pograniczu ryzyka. Czyli żywe radio i żywa telewizja dużo ciekawsze od nagrywanej do puszki, dlatego że wtedy wszystko można powtórzyć. Natomiast mnie najbardziej ciekawi jednorazowe spotkanie i żywe, czyli prawdziwe, czyli takie nie wycyzelowane i poprawiane x razy. Co na przykład w pisaniu jest inaczej. Owszem, piszę spontanicznie, robię notatki bardzo długo i moja książka napisana ręką w brudnopisie jest zwykle 3 razy większa niż ta, która potem jest wydrukowana, dlatego że dalsza praca nad nią polega na skreślaniu, na redagowaniu i na wycinaniu. Natomiast w rozmowie biorę wszystko to, co jest żywe, autentyczne i co się zdarza jeden jedyny raz. O tej godzinie, z taką aurą za oknem, w tym miejscu, a nie w innym miejscu, dlatego że to wszystko ma znaczenie. Jak Państwo tutaj przyszliście, jaka była pogoda, że słońce było cały dzień, kto jak się czuje, to wszystko ma znaczenie. To wszystko ma także znaczenie, kiedy mówimy o rozmowie z bohaterem i o pamiętaniu. Ma bardzo wielkie znaczenie to, kiedy pamiętamy i w jakich okolicznościach przywołujemy wspomnienia. I we wszystkich moich książkach pamięć istnieje i ta pamięć przywoływana właśnie w różny sposób. Ja myślę, że ja mam taką swoistą obsesję pamięci i pamiętania i na wszystkie sposoby staram się te obrazy pamięci przedstawić i zarejestrować, a ponieważ pamięć jest zmienna i jest kapryśna i właśnie zależna od okoliczności, od tego, co z naszym życiem stało się potem, po zdarzeniu, które mamy opowiedzieć, to wszystko sprawia, że to jest takie ciekawe i że to jest takie nieokreślone. To była taka odpowiedź szersza na pani pytanie. Można? Proszę. Chciałem zapytać. Trudność tworzyć bez przerwy. Musi być w życiu moment taki, że człowiek odpoczywa. Zapewne ciągle do pani docierają jakieś epizody, jakieś informacje, które gdzieś tam mogą tworzyć coś. Ale czy jest coś takiego jak przerwa? Nie, nie będę nic pisać przez 3 miesiące. A tu bombardują panią różne rzeczy. Czy tak się zdarza, czy to jest w ogóle możliwe? Nie, to nie jest możliwe. Pani bez przerwy jest na obrotach. Właśnie niestety, nie wiem czy stety, czy niestety, to nie jest możliwe. I ja czasami myślę sobie, że bardzo bym chciała odłączyć się od tego bezustannego myślenia albo o tej książce, albo tym akapicie, albo o tym zdaniu, albo o innym, które będzie dalej, albo o tym bohaterze, albo o tej scenie, która się nie udała, a którą trzeba zapisać. Ja mam wrażenie, że ten zawód sprawia, że w ogóle nie ma wakacji, nie ma oddechu od tego bezustannego myślenia, co muszę powiedzieć, czasami jest uskrzydlające, ale czasami jest bardzo męczące.
No ale nie ma tego resetu, jakbyśmy to dzisiaj językiem elektronicznym nazwali. Nie, ja nie potrafię, natomiast wiem, że są koledzy, którzy na przykład uprawiają sporty. Ja tego nie robię, owszem, momenty były w moim życiu, kiedy jeździłam na nartach i rzeczywiście, kiedy się zjeżdża z góry na dół, to ta chwila, wtedy się nie układa zdań, ale już kiedy się chodzi, a ja na przykład staram się bardzo dużo chodzić, nie wiem, 10-20 km dziennie w dobrych moich dniach. To chodzenie niestety nie zwalnia z tych wszystkich procesów myślenia na temat, czy to dobrze jest opisane, a może by to zmienić, a jak zrobić, żeby to pogłębić, a jak sprawić, żeby bohater, który milczy, w końcu coś powiedział i tak dalej, i tak dalej. Czyli chodzenie to nie jest dobry sport dla uwolnienia się od nadmiaru myśli. Rzeczywiście czasem bym chciała, ale... A śpi pani spokojnie, czy tak? Wie pan, nie chcę pytać o sny. Po procesie z rodziną Szpilmanów przez kilka lat nie spałam spokojnie. To bardzo bywa różnie. Gdybym tak miała ocenić moją bezsenność w ciągu ostatnich 30 lat, to raczej szala byłaby po stronie bezsenności niż dobrego snu. Ale podobno jak ktoś ma czyste sumienie, to śpi dobrze, więc wyciągnijcie z tego wnioski sami. Chyba, że jest chory, ale na co? No, na wiele rzeczy, borelioza może być chorą przewlekłe. Nie, tutaj choroby przewlekłe w ogóle nie wchodzą w grę, poza tym nie, to nie jest osie. Dużo myśli, to wtedy jest problem. No właśnie, może za dużo jak się myśli. Proszę bardzo, co jest treścią pani książek, stawia pani jakieś treści, wykazuje. Wie pan, nie mogę odpowiedzieć na tak ogólnie postawione pytanie, co jest treścią moich książek. Ja opowiadam losy ludzi, którzy mnie zafascynowali z jakiegoś powodu i staram się rozwiązywać zagadki ich życia. To są, jakie powody, dla których mnie zafascynowali ci ludzie. No musiałabym panu opowiedzieć tych wszystkich, nie wiem tam ile napisałam tych książek, 15, 10. Zwykle, nie zawsze, ale bardzo często jest to opowieść na pograniczu polsko-żydowskim. Są to ludzie, których dotknęła wojna i są to ludzie, którzy musieli dokonywać bardzo trudnych wyborów w swoim życiu. I ja opisując ich losy i opisując te wybory, próbuję zadać sobie pytania o to, jak ja bym się zachowała wtedy i próbuję zadać podobne pytania moim czytelnikom. I teraz, czy to jest dobrze zrobione, czy te pytania istotnie tam się znajdują, czy są odpowiedzi, to państwo musicie powiedzieć mi po lekturze. Natomiast taki jest mój cel. Ja przyglądam się losowi ludzkiemu i próbuję się w nim przejrzeć. I próbuję sprawić, żeby przejrzeli się w nim moi czytelnicy i coś dowiedzieli się czegoś o sobie, zrozumieli coś z własnych losów i doświadczeń. To bardzo ogólnie, ale myślę, że każda książka opowiada nieco inną historię. Natomiast jedną bohaterką, gdyby powiedzieć, kto jest jedną, jedyną bohaterką moich książek, to jest pamięć. To, co przedtem powiedziałam. Pamięć, sposoby pamiętania i to, w jaki sposób treść naszego życia w tej pamięci się osadza i co z niej wynika, jak ona się prezentuje. To tak ogólnie, ale no... Może pani pisze codziennie z jakiejś strony i dobre pytanie. Ile w ogóle w życiu stron pani zapisała? Czy pan jest księgowym? Ile atramentów? Przebijają, no, że on ma więcej tych książek i więcej tych stron zapisał.
Wie pan, mnie się zdaje, że wielkości pisarza nie mierzy się liczbą zapisanych stron. Ale pani uważa, żeby nie opodatkował. Ale na przykład Ryszard Kapuściński był szczęśliwy, kiedy udawało mu się napisać jedną dobrą stronę dziennie. I co to znaczy dobra strona? Dobra strona to znaczy taka, jaka jemu w danej chwili, w danym momencie wydawała się dobra. Ja bym była szczęśliwa, gdybym mogła pisać codziennie, 365 dni w roku codziennie, i gdybym mogła napisać jedną dobrą stronę, bo to znaczy, że co rok można by mieć 365-stronicową książkę. Otóż tak się nie dzieje. To jest niemożliwe. Czy w pani książkach jest miejsce? Zaczekaj, teraz pani. Ja się chciałam zapytać, która postać była najtrudniejsza do napisania? Rozumiem, że kontakt bezpośredni z osobą. Na pewno zna pani odpowiedź na to pytanie. Mam ją w plecaku, ale jestem ciekawa. Jeśli pani pyta o postać, to rzeczywiście była to Wiera Gran, oczywiście. Natomiast jeśli pani pyta o książkę najtrudniejszą, to nie jest Wiera Gran, to nie jest książka o Wierze Gran, więc postać Wiery Gran była postacią, to było dla mnie niezwykłe wyzwanie z różnych powodów. Nie wiem, na ile państwu opowiadać tę historię, na ile znacie tę książkę, nie znacie. Otóż Wiera Gran, śpiewaczka warszawskiego getta, gwiazda kabaretu. Ja usłyszałam o niej po raz pierwszy w latach, wydaje mi się, 80., może wczesnych 90. w Paryżu, w 80., bo wtedy pracowałam nad Ireną Krzywicką, nad wspomnieniami Ireny Krzywickiej. U Krzywickiej usłyszałam w tymże salonie, w Bure-sur-Yvette, że mieszka w Paryżu śpiewaczka warszawskiego getta, kolaborantka. I wtedy pomyślałam, ciekawe, co to znaczy śpiewaczka warszawskiego getta, kolaborantka. Ale wówczas pracowałam nad Krzywicką, potem myślałam, że bardzo ważne będzie napisane rodzinnej historii lęku. I zajęta byłam czymś innym, ale zapamiętałam te dwa słowa, śpiewaczka, gwiazda, getta, kolaborantka. I długo się zastanawiałam, co to znaczy i co ci ludzie, którzy powtarzali tego rodzaju określenia, chcieli powiedzieć. I potem przyszedł czas, kiedy zdecydowałam się dotrzeć do Wiery Gran i to było bardzo trudne. Ona rzeczywiście mieszkała w Paryżu i miałam jej telefon, ale kiedy do niej dzwoniłam, ona się w żaden sposób nie chciała ze mną spotkać, nie chciała się umówić, była bardzo nieufna, ja to wszystko opisuję w książce. Bardzo dużo czasu zajęło mi nakłonienie jej do tego, żeby się ze mną spotkała. I to była dziwna relacja, ponieważ z jednej strony ona bardzo chciała, żeby ktoś ją wysłuchał, ponieważ nikt już nie chciał tej historii słuchać, bo ona ją na okrągło od lat 70. opowiadała i ludzie od niej uciekali. Ja to widziałam na tak zwanych paryskich salonach, kiedy po prostu nikt już nie chciał słuchać. Wiecie państwo, jak to jest, jak ktoś przychodzi i ciągle mówi to samo. I słyszeliście to już raz, i dwa razy, i trzy razy, to potem jak ta osoba się pojawia, to już uciekamy na drugą stronę, bo ona znowu nas złapie za guzik i będzie opowiadać to samo. Tymczasem ja chciałam jej słuchać, ponieważ wydało mi się, że to, co ma do powiedzenia, jest na tyle ważne, że to trzeba zapisać. I im bardziej wchodziłam w tę historię i w tę jej opowieść, tym bardziej uważałam, że to musi być zapisane, że to jest ważne, że nie ma drugiego takiego świata.